Pam 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 param pam 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 param. Legends never die. A więc tak, słuchajcie, ekipa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć motocykli, ruszamy do Ciechocinka, przed nami jest delikatnie ponad 100 km, oczywiście kurs ja nie wybierałem, tylko jeden kolega tutaj z drużyny, całej ekipy. Mamy coś podwiedzać, co? Nawet szczerze mówiąc nie wiem, ale wszystko wam przedstawię na filmie, oczywiście. Także bez paniki, bez paniki. Mam nadzieję, że zobaczymy jakieś zamki, że nie tylko z piasku. Mamy piękną pogodę niedzielną, 15 maja. No mnie się podoba, mnie się podoba. Jest pięknie. Troszeczkę wieje, zaznaczam. Ale mi to nie przeszkadza, bo... No bo komu w sumie by przeszkadzał wiatr w momencie, kiedy może i ma czas polatać sobie motocyklem. Ale tutaj kup jest dużo? Jakim cudem? Na liczniku 90-100, tak bliżej stówki, czwórka, czwarty bieg, nawet piątki nie zapinam, nie ma co. No i jakie motocykle dzisiaj w grupie mamy? Przed nami jedzie Yamaha R6, kawałeczek za mną widzę w lusterku szwagier na CBR 600 F4, kawałek dalej leci Virago. No już taki mało spotykany motocykl, ale bardzo wygodny zarazem. Virago 750 bodajże. Wiem, że 750, ale nie wiem jak się na to potocznie mówi. Chyba 750. I na ostatnim miejscu, tam na samym końcu, w lusterku nie wiem czy widać, leci fazerka. No i ja na Hayabusie swojej ukochanej. To jest dopiero w sumie pierwsza przejażdżka z taką ekipą. A już tutaj widzę, kombinują, bo byliśmy na przerwie i usłyszałem tutaj propozycję, aby się udać na Podlasie za jakiś czas. Na Podlasie, a dokładnie na Podlasie, tam gdzie kręcili Rancho. Rancho, aby spróbować Mamrota. Podobno ten Mamrot jest procentowy, chociaż ja to tak naprawdę nie wiem. Czy to jest procentowy napój, czy też to była tylko taka ściema sprzedażowa dla tej okolicy, dla tych całych Wilkowyje, chociaż ta miejscowość podobno się zupełnie inaczej nazywa, ja nawet nie wiem gdzie to jest, nie mam pojęcia, ale tutaj się orientują chłopaki. Got me in a trance, my baby, she don't mind at all. Girl, I got you so high, and I know you lied. So come on, push it on me, if it feels alright. Zjechaliśmy z autostrady, więc co jest najważniejsze? Zagadka?
Odpalić Janosika! Kurna, ale ciężko się telefon odblokowuje. W rękawiczkach. Muszę chyba inny shift sobie zakodować. Kurde. Janosik, opa, zjebał się. Wyłącz i włącz go jeszcze raz. Push it back on it, bring it back on it. Give me the thing, become your wavy lap on it. Wine it, wiggle it, set the trap on it. Two more shots, now we ain't a hop on it. Two girls, and you ready if you jump on it. Two to my world, and you ready if you jump on it. Ready if you run on it, ready if you dump on it. Tag team in for your track, we pump on it. Hands up high, we're burning up the sky. We got the dance hall crazy, got the club on fire. I like the way you dance, you got me in a trance. My baby, she don't mind at all. I got you so high, and I know you lie. So come on, push it on me, if it feels alright. When you drop it low and bring me up, no, she doesn't mind, no, she doesn't mind, no, she doesn't mind. Girl, I got you so high, and I know you like. So come on, push it on me, if it feels alright. When you drop it low and bring me up, no, she doesn't mind, no, she doesn't mind. Girl, I got you so whiny for whiny, girl. Same time I time, she time me, girl. Same time I line me, align me. Tough people sign it, prime me, a priming, girl. This ain't a crime, me, climbing, girl. Set the temperature to climb me, girl. Check the rhyme with me, a rhyme it. She combine it, disapprove a private world. Hands up high, we burning up the sky. We got the dance hall crazy, got the club. Dobra ekipa, słuchajcie, my już wracamy, zawijamy się. Możecie powiedzieć, jak wam się podobał film, jak wam podobały się widoki, no nie było dużo co zwiedzać, no ale zawsze coś żeśmy pozwiedzali. Ja tam nigdy w Ciechocinku nie byłem, szczerze mówiąc, chyba że za mało lata. Do Ciechocinka mieliśmy w sumie około 120 w jedną, no około 120 km w jedną stronę. Wracamy trochę inną drogą, więc w sumie zrobimy około 250 km dzisiaj. Sam raz jak na niedzielę. Szczególnie, że mi się trochę śpieszy, bo mamy już godzinę 17 z hakiem, a ja już byłem na 18 umówiony i musiałem to przełożyć na 19, bo już widzę, się nie wyrobię. Ale czego się nie robi dla przejażdżki? I z taką ekipą przede wszystkim, nie? Ekipa zacna, 5 motocykli i aż 3 motocykle po 2 osoby. Więc w sumie paczka 8 osób, sam raz, żeby zasiąść za stołem jakiegoś baru. Dzisiaj było sporo autostrady, wam powiem szczerze mówiąc, ale zaraz autostrady sobie zjedziemy, wracamy inną drogą, bardziej widokową, bardziej polną, może nie polną, przesadziłem. Też będzie jezdnia. Ale bardziej zalesiałą. Bo tak naprawdę stwierdziłem, że i tak nie ma żadnej różnicy, czy jedziemy autostradą, czy jakąś zwykłą drogą, bo i tak nie przekraczamy tej setki. Więc po prostu zamulać na tej autostradzie, chociaż jest dosyć mocno bezpiecznie. Niektórzy się boją jeździć po autostradzie, ja uważam, że jest fajnie, bezpiecznie, szeroko. Zjazdy są co chwilę tak naprawdę jakiekolwiek, na jakąś toaletę, na zatankowanie, na jakiegoś burgerka, hot doga czy cokolwiek. Dobra, więc słuchajcie, no, ja się żegnam, ekipa się żegna, do zobaczenia, hej!